Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale Zagrajmy Mass Effect. Takie nietypowe dzisiaj przywitanie od góry. Natomiast tak, chowaj tę broń. Shepard, co ty to robisz? I ten. I cóż, idziemy sobie dalej. Tylko właśnie teraz nie wiem gdzie dokładnie. Pokazuje mi, że tędy mam iść. Za mało danych. Kurczę, czekajcie, tu pisze coś dokładnie, że gdzie on jest, w Akademii SOC, czy jak mu tam, na razie tego nie. Kurczę, no to przydałoby się zrobić, tylko właśnie nie wiem, czy ja dobrze idę. Teraz zobaczę na mapkę. Mi pokazuje znowu tędy, kurde, mam iść. Ja pierdzielę, czekajcie, gdzie były te szybka kolej? Właśnie nie wiem. Ambasady? Chyba źle. Ale zaraz zobaczymy. Oj, chyba to nie jest tu. Czekajcie, kwatera główna SOS. To muszę wejść. Czekajcie, żebym się nie pogubił. Aha, tędy muszę przejść. Tak, na górę? Mam taką nadzieję. Tak, na górę. Otwieraj. Dobra. I teraz chyba tędy. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. I tutaj. Ale tu jest egzekutor tylko. A gdzie jest jeszcze jeden? O kurde, skomplikowane. Dobra, udało się. Dobra, mniejsza o to, co nie. Ale gdzie jest kurde ten? Tu nie jest Wrex. Kurde. To jest główna. Kwatera główna SOS. Ale mi nie. Dobra, na razie nie chcę tego. Chodzi mi tego Wrexa, kurde. Jest przesłuchiwany w Akademii SOS. Kurde. No właśnie nie wiem, gdzie to jest, kurde. Jeżeli chodzi o to. Czekajcie, przejdźmy tu. Wielkie nieba, komandor Shepard. A coś ty Wasze myślał? czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie, może mógłbym w czymś pomóc. A tak, pewien człowiek, Samesz Bhatia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Bhatia. Dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesz Bhatia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Bhatia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Czyżby jej zwłoki zostały niebezpiecznie skażone? Nie, komandorze. Mogę tylko powiedzieć, że jej ciało jest dla przymierza niezwykle cenne. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Bhatia może teraz ocalić więcej ludzi niż gdy żyła. Rozumiem, co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. Za to walczę? Za rząd, który kradnie zwłoki poległych żołnierzy? Wygraliście, komandorze. Panu Bhatii potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. Się przestraszył. Co za łeb. Dobra, kurde, gdzie jest ten?
Barman? Nie. Idziemy za to... Kurde. Ej, kurde, tu muszę jeszcze się nauczyć, powiem wam co nieco. Bo już się pogubiłem. Tak a propos. Czekajcie, przejdziemy jeszcze tam. Gdzie ta droga mnie zaprowadzi? Holender go wie, co nie? Dyplomata? To z tym muszę ten? Porozmawiać? No bo kurde, nie wiem. Leksykon, plus 14, tu nie jest to. Dobra, przejdźmy tutaj. Tu kogoś mamy. A jest, mamy Samesha tutaj. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Przypomniałem panu Boskerowi, o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Dobra, teraz tak. Czekajcie, przejdźmy jeszcze tam. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Tu się udało nam zrobić z tymi zwłokami wczytywanie. Aha, tędy nie mogę wejść. A tutaj? A tu jeszcze coś mamy. O kurde. Kurde. Dobra. Dobra, uciekamy stąd. Idziemy tutaj. Tylko nie wiem, czy będę mógł tutaj... A, samo się otwiera. Ale to jest... Kurde. O, to nowe ziemskie widmo. Oczywiście już zdążyło się zgubić. Twój ambasador jest w biurze obok. Karcąca uwaga. Nie bądź taki nieuprzejmy, Dean. Przynajmniej się przedstaw. Jestem Dean Korlak, woluski ambasador. Mogę w czymś pomóc, ziemska istoto? Co to za miejsce? Jesteś w ambasadzie woluski. Dobra, dobra, na razie. Dobra, już. Do widzenia, ambasadorze. Tak, tak, dobrego dnia, ziemska istoto. Ja pierdzielę, co za typ. A gdzie jest niby ten ambasador, go tu nie ma, dziada? Go tutaj nie ma. Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj. Kurde, nie rozumiem tego, powiem wam. Chodzi mi o to. Akademia? A, dobra. My jesteśmy w ambasadzie. Dobra, już mi się kurde wszystko pierdoczyno. Gubię się. Czekajcie, tu muszę wziąć co ja będę musiał wziąć? Czekajcie. Akademia, tylko kurde, jak to? Witamy w terminalu turystycznym Prezydium numer 1. Znajduje się tu wiele miejsc godnych uwagi. Po drugiej stronie tego lobby znajduje się wieża Cytadeli. Miejsce urzędowania Rady Galaktycznej. Czekajcie. Co możesz powiedzieć o Radzie? Początkowo około od tego czasu. Dobra. Trzy rasy Rady. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję za skorzystanie z Adiny. Życzę miłego pobytu na Cytadeli. Tak średnio, ale co zrobić? To będzie tutaj, czy to nie będzie to? Kurde, to nie będzie to. Wieża Cytadeli. Zobaczymy te wieże Cytadeli, ale to chyba nie będzie to. Mówię, tu się pogubić można, kurde. Nie, to nie jest to.
Kurde. Dzielnica finansowa może, zaraz zobaczymy. Bo to jest... Nie, to nie będzie to. Kurde, no mówię właśnie, to jest takie... Jeszcze raz. Może to tu? Spróbujmy to. Się tepnąć. Mam. Ty, człowieku. To ciebie nazywają Shepard? To ja, komandor Shepard. Nazywam się Vrex. Handlarz cieni zapłacił mi sporo kasy za pozbycie się pięści. Nie moja wina, że jesteś za wolny. Gdy dostaję zlecenie, odwalam czarną robotę. Sam. Nie podoba mi się to wszystko. Nie wykonałem zlecenia, Shepard. Tobie się udało. Kasa jest twoja. Łowcy nagród nie mają w zwyczaju płacić tym, którzy zgarniają ich cele. To twoja robota. Przelałem kasę na twoje konto. Nieźle ci wyszło z pięścią. Podobno szukasz też Sarena. Mógłbym ci pomóc. Jesteś łowcą nagród. Co ci przyjdzie z polowania na Sarena? Nie robię tego dla forsy. Po prostu lubię, jak coś się dzieje. Czuję, że będzie gorąco. A ty i Saren tkwicie w tym gównie po uszy. Dlaczego ja? Mnóstwo Krogan pracuje już dla Sarena. Idź do nich. Gówno, nie Kroganie. Skurwiele podlizują się Sarenowi. Wchodzą mu do dupska bez wazeliny. Kroganie byli kiedyś dumną rasą. Niektórzy z nas o tym pamiętają. Nie mam zamiaru kłaniać się Sarenowi jak reszta. Zabierzemy cię ze sobą, Vrex. To mi się podoba, Shepard. Aha. A dlaczego nie mogę wziąć? Kurde, ja bym wolał... Kurde, kogo by tu wziąć? To? Ej, no ale... Dobra, niech będzie to. Aha. Kurde, trochę to lipa jest, powiem wam. Wiecie? Kurde. Aha, to został mi tylko ten ambasador. Goście z SOC zawsze zapraszają mnie tu. Czekajcie, bo telefon. Dobra, jestem już z powrotem. Dobra, dobra, teraz tak. Gdzie my mieliśmy iść teraz? Bo już się pogubiłem. Czekajcie, tu mamy tą gdzieś tutaj mieliśmy. O, mamy kolej Cytadeli. Dobra, i teraz tak. Ambasady. A gdzie jest ten kurde ambasador Odina? Tak a propos. Recepcjonistka ambasady? Miłego dnia, komandorze. Ludzki ambasador jest na górze. Pierwszy pokój po prawej. A. Jak się pani nazywa? Nazywam się Safiria. Jestem asystentką administracyjną. Chyba jest pani zajęta. Ambasady to polityczne centrum Cytadeli. Urzędnik ma prawo być zajęty, reprezentując miliardy obywateli. Co to za miejsce? Oto więcej Dobra. Odpowiedzi może udzielić Avina. Powinienem już iść. Życzę miłego dnia. Dobrze. Dostałem, kurde, jeszcze widzę te. Dobra. Zaraz, na górę, tak mam iść. Czekajcie, źle. A tędy mam, dobra. Mam nadzieję, że on tam jest, kurde.
trolka, drzwi otwieraj. Na górę, cyk. Czy on jest, kurde, w tym głównym tym? Ja go tu nie widzę w ogóle. No właśnie o to chodzi, że ja go nie widzę tutaj. To mi pokazuje, kurde, strzałka. Ja pierdzielę. A ja muszę chyba iść do tego. Kurde. Do wieży Cytadeli. Najprawdopodobniej. Ale no nie wiem właśnie. Albo tędy. Czekajcie, czy to jest to samo przejście? Chyba nie. A widzicie? Widzicie, to nie jest to samo. Dyplomata? A nie, to jest to samo. Nie, to jest to miejsce dyplomata. Dobrze cię widzieć, człowieku. Jestem zachwycony. Dobrze, dobrze wiedzieć. Czekajcie, tędy przejdziemy jeszcze. Czy ja tędy wychodziłem już? Kurde. Nasanna. Barman. To nie. Kurde, gdzie on może być, ten typ? No ja pierdzielę. Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęty. Dobrze. Witam, komandorze. Żegnam. Ej, ale jak... Na razie, komandorze. Miłego dnia. Kurde. Nie wierz plotkom. Metresa nigdy nie zdradza swoich sekretów. Oczywiście, że nie. Inaczej wyrzuciliby ją przez najbliższą śluzę. Egzekutor pali? A więc w końcu pod... Dlaczego chcieliście się ze mną zobaczyć, Shepard? Ambasador... Spotkaliśmy. Nie, ale ja znam was dość... A wy jesteście pierwszym widmem człowiekiem. Wielu wiekim jesteście, dobra. Shepard. Przyzwyczajcie się. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Dobrze, tylko szukam, kurde, tego Udiny. Nie wiem, gdzie jest ten typ. Kurde, gdzie jest ten ambasador cały? Tędy nie. Tutaj? Nie, tu jest dół już. To jest dół. Tutaj może jest, ale też nie. Ja pierdzielę. Nie wierzę, że dostałam tutaj pracę. To miejsce jest wspaniałe. Ha, ha, ha. Czekajcie, zaraz musimy znaleźć, kurde, tego... A, w dokach. Przymierza, dobra. I... Czekajcie, możemy się dostać za pomocą windy. Dobra. Czyli to musimy chyba tepnąć się. Znaczy tepnąć. Tak mi się wydaje. Do głównego wejścia. Wieża Cytadeli. I teraz tak. Za mało danych jak na razie. I teraz tak. Musimy iść do windy. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Komu? Tobie? Czekajcie, dobrze idę? Do prezydium. Mi się wydaje, że to tu będzie, ale zaraz zobaczymy. Bo jak to nie będzie to miejsce, to wiecie co. Lipa. Dobra, ale na razie idziemy. Ale mam nadzieję, że to będzie. Ale to chyba nie będzie to. A tu nie mogę? Nie, nie mogę. No właśnie nie wiem, czy dobrze się tepnę. To normalne u ludzkich żołnierzy, Williams? Próba zdjęcia zbuntowanego widma i jego armii syntetyków? Nie, nie uczyli nas tego na szkoleniu podstawowym. Dobra, cicho bądźcie już. Proszę was. Na razie jedziemy windo i cicho być.
panie i panowie. Ojajaj, dobra, kurde, coś długo to. Dobra, tutaj, czy to będzie dobrze? Nie wiem właśnie. Teraz zobaczymy. Chyba nie. Cholera jasna. Kurde. Window Academy COC, co nie? Czekajcie. Kurde. Nie słyszałeś wcześniej, nie powinno cię tu być. Ten wierzy, że ma prawo poruszać się bez tędy? Po tym obszarze. Tu też nie tędy. Kurde no. Do ambasad. Czekajcie. Tu coś mi pokazywało przed chwilą. Kurde. Do Akademii SOS. Dobra, mam. Okej, mam. No dobra. Tędy. Ale dalej nie wiem jak. Tu mam jakiś statek. Czekajcie. Czy to będzie to? Nie. Kurde. Mam. Znalazłem. W końcu. Mam. Kurde, ciężko było, powiem wam, znaleźć windę. Ale w końcu znalazłem. Elegancja, Francja, jak tu się mówi, co nie, moi drodzy? Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Dobra. Wow. Widzę, tu sporo ludu jest, o to widzę, kurde. O, jest chyba ta kolejna winda. To będzie mnie prowadzić chyba do... Czekajcie, zaraz zobaczymy. Do doków. Tak? Tak. O, co ty to robisz, panie? A czemu w górę? Korporacja Exogeni nadal zaprzecza raportom. Czekajcie, dziennik. A, dobra, na razie to... ...o zespole badawczym, który zaginął w układzie Hades Gamma. Dobrze. Przedstawiciele firmy nie komentują okoliczności zajścia z zeszłego tygodnia. Dobrze wiedzieć. Kurde, jeszcze jedziemy to windo, co tak wysoko? Dobra. Ale powiem wam, kurczę, na początku to tej gry nie miałem tak fajnych tych wrażeń, co nie, a teraz powiem wam szczerze, podoba mi się bardziej. A, tędy muszę wyjść, dobra. Mamy cię, kurde, mamy! Mam ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma. Dbajcie o niego, komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, ser? Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz rady, nadszedł czas, żebym ustąpił. Bądźcie ze mną szczerzy, kapitanie. Jesteście mi to winni.
20 lat temu byłem w takim samym położeniu, Shepard. Rozważano moją kandydaturę na widmo. Co się stało? Zawiodłem. Nie ma co wspominać. Domyślacie się, że nie jestem z tego dumny. Później mogę opowiedzieć wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby Rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było, minęło. Teraz wy możecie nadrobić moje błędy. Jakie Dobra. Mamy tropy? Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje. Kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Noverri. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Noverri. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. O właśnie. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Coś jeszcze? Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezja z nagrania Sarena. Ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać. Sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara. Doktor Liara Tsoni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistał. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemistał. To już wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, tak było, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na wasze ewentualne pytania. Dobrze. Działam w ogóle... Ten, jak to lecieć. Do Akademii SOS. O kurde, ale misje, o ja pierdzielę, lala. Dobra, na razie może to zrobimy. Tak, komandorze? Chcę znać prawdę o Sarenie. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu opłacanym przez bataliańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje, ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez bataliańskich najemników. Plan był prosty. Zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Sarenem, żeby mieć lepsze pole działania. I gdzieś tak w połowie misji, w centrum rafinerii, nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Ile było ofiar? Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Sarena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję, a winę zwalono na mnie. To przekreśliło moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję. W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina. I dlatego wszystko skończyło się masakrą. Raport Sarena Dobra. Wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu do nas... Myślicie, że kogo słuchała Rada? Swojego najlepszego agenta, czy jakiegoś człowieka? No właśnie. Od początku miałem złe przeczucia. Powinienem bardziej na niego uważać. Może zatrzymałbym go, zanim sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie obwiniaj się za to, kapitanie. Nie winię.
Wiem, że Saren za to odpowiada. Podejrzewam, że szukał wymówki, żeby wysadzić rafinerię. Może po prostu lubi przemoc? A może szukał sposobu, żeby ludzie nie dostali się do widm? Niestety udało mu się. Dobra. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to powstrzymać. Macie rację, komandorze. Dobra, nie ma co rozpamiętywać. Dobra, chyba... Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście... Dobrze, tylko tak, jak ja mam, kurde... Czekajcie, cofnijmy się najpierw, muszę zobaczyć... A, bo to tam idzie ta winda do tego... Do... Dobra, na razie... A, bo to jest do Akademii SOS. Dobra. Idziemy na... Kurde, weź mnie nie strasz, Wrex. Ja pierdzielę, typie. Dobra, wchodzimy na pokład Normandii. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. O kurde. Aż tak? Słyszałem, co przydarzyło się kapitanowi Andersonowi. Przetrwał setki bitew, a zniszczyła go polityka. Bądźcie ostrożni, komandorze. Jeśli coś pójdzie nie tak, jesteście następni do odstrzału. Saren gdzieś tam jest, a my... Cała załoga jest po twojej stronie, komandorze. Na bank. Włączam interkom. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to najlepszy moment. Mówi komandor Shepard. Mamy rozkaz. Znaleźć Sarena, nim on znajdzie kanał. To najważniejsza z misji, w których braliśmy dotąd udział. Stawką jest los całej galaktyki. Powstrzymamy Sarena bez względu na cenę. Dobrze powiedziane, komandorze. Kapitan byłby dumny. Dobra gadka nie powstrzyma Sarena przed odnalezieniem kanału. Jeśli naprawdę chcemy, żeby kapitan był z nas dumny, czas rozgrzewać silniki. Tak jest, ser. Dobrze. Nie będę schodził. No... Czekajcie. Mapa galaktyki? Dobra, tylko tak. Czekajcie, mogę z nim porozmawiać? Mogę. Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? Jak spisuje się Normandia? Jest najlepszym... Jest może... Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota, komandorze. Ale lubię znać moją załogę. Chcesz mnie na swojego... Najlepszy w klasie w szkole lotniczej? Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. Nie mogę zabrać cię na pokład. Zarazisz moją załogę. Zarazić załogę? Ja pierdolę, nie masz pojęcia, o czym mówię, co nie? Okej. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku. Byle nacisk... Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i... trach! Ale... Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią. Chyba, że lubisz chrup odłamany... Muszę już iść. Jasne, na razie. Dobra, czekajcie, tu mamy... Co my tu w ogóle mamy, kurde? A, tu nic takiego ciekawego w sumie. Mapa galaktyki, otwórz. Tylko jak ja mam to otworzyć? Tędy? A, nawigator. Cieszę się, że to wy zastąpicie kapitana Andersona, komandorze. Mam tylko wątpliwości co do obcych na naszym statku. Jak trafiliście na... Zaraz po ukończeniu byliśmy... Jednak to, że kolonia przetrwała, zawdzięczamy wam. Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. Dobrze. Nie wiem, czy ja muszę iść gdzieś tutaj. Kurde. Czekajcie, przejdziemy tutaj na razie. Czy coś my tu mamy?
Kajda, no proszę, co ty tu robisz? Potrzebujesz czegoś, komandorze? Porozmawiamy kiedy indziej, Boże. Dobra. Czekajcie, tutaj... Zobaczymy, co my tu mamy. Dobra. Doktor Hakfas. Doktor Chakfas? Dobra, idziemy stąd. No tu nic takiego ciekawego nie ma. Tak szczerze mówiąc. Czekajcie, gdzie ja muszę w ogóle iść? Kurde, właśnie nie wiem. Tutaj? Cholera go wie. Ale tu widzę, więcej jest. Wrex. Kurde. Czy ja muszę... Czekajcie. Komandorze? Masz kilka minut na rozmowę. Przykro mi, ale nie będę miała nic... Co myślisz o ostatnim? Bez obrazy. Doceniam to, że mnie uratowaliście. Po prostu chciałabym... Oni umarli, ty przeżyłaś. Tak. Gdybym bardziej uważała, nie odcięto by nas w zasadzce. Gety zastawiają doskonałe pułapki. Ale mają te... Zrobię wszystko, by to się nie powtórzyło. Może pani odejść. Ser? Kurde, gdzie ja w ogóle mam iść? O to chodzi. Kurde, nie mam właśnie zielonego pojęcia, jak ja mam, kurde, tam... Kurde, na pokład drugi. Nie, tędy nie. Czekajcie, wejdziemy na ten pokład drugi może. O, jeszcze na górę mogę wejść. Mogę? Czy nie mogę? Czy to jest to samo miejsce? Holender go wie. Chyba nie, to jest co innego. Zaraz zobaczymy. O nie, to jest to samo, kurde. Aha, dobra, już wiem. Czekajcie, sobie wezmę kajdana. Aha, kurde. Może, kurde, nie wiem kogo tu wziąć. Siła biotyki. Nie. Kurde. No tak sobie weźmiemy, jednak powiem wam. Zobaczymy, co te... kompresja. Proszę czekać. Jestem ciekaw, gdzie oni mnie... Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Ej, ale kurde. Do czego? Interesujące. Ej, no dobrze, ale okej, okay, ale... Halo. Ale... Kurde. Gdzie mam iść teraz? Na Normandię, do Akademii... Ale jak mi chodzi na Normandię, okej, okay, ale... Kurde, jak mam mógł powiedzieć temu... Jokerowi, żeby on poleciał? Ja to źle zrobiłem w tej chwili. Oddział desantowy, proszę czekać. No dobra, okej, okay, to ja to wiem. Czy ja muszę iść? Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? O właśnie. Jak spisuje się Normandia? Jest najlepszym...
Jest mo... Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota. Jak spisuj... Oj, źle. Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota, komandorze. Ale ja nie jestem... Lubię znać moją... Chcesz? Najlepszy w klasie w szkole lotniczej? Zapracowałem. O czym ty mówisz? Jak to, nie? Okej. Okay. Dasz dobra, mi Normandię, to już a sprawię, wiem. Że zatańczy dla ciebie. Dlaczego wszyscy nazywają cię? To krótsze niż porucznik sił powietrznych przymierza Jeff Moreau. Poza tym wieczorami... Zastanawiałem się, jak bardzo... Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała, dlaczego... Muszę już iść. Jasne, na razie. No dobra, ale... Kurde, chodzi mi, żeby tutaj... Czekajcie... Nie, to nie jest to. Cholera jasna, no jak ja mam kurde to zrobić? Mapa galaktyki, otwórz, ale nie mogę. A, tu muszę wejść. Dobra. Okej, mam już. A, widzicie? A, widzicie, tu mamy kurde. Ale my nie możemy tutaj. Nie. Fa, oj, shit. Źle. Jeszcze raz. Za szybko. Dobra, i teraz tak, na razie polecimy na wykopaliska tylko. Ha! Ale tu jest tego, o kurde. Po kolei idziemy, najpierw tu. Tak. Teraz będzie. Jesteśmy na miejscu. Kurde, to widzę skomplikowane będzie, powiem wam te. Te szukanie tego, jak to się nazywa, tej liary. Ja myślałem, że to... no dobrze, ale... Dobra, ale... Ale... Ale jak ja mam kurde tutaj ten? Badanie, o właśnie. Okej. Okay. Jeszcze tu zostało nam Proteus. O. Aha. No tylko tyle? Tu to się jeszcze mamy. Pcharos. Co my tu będziemy mieli? Tego nie będę czytał, bo ja i tak na tym, wiecie. Tu widzę jakaś pusta baza. Wszystko? No wszystko. Dobra, tutaj. Jak fajnie leci ten statek Normandii. Dobra. Raz, dwa tutaj, wiecie. Poprzeszukamy. Tu tego nie będę czytał, bo mi się nie chce zbytnio. O, tu widzę coś jest tu. O, proszę. Tu coś mamy, ląduj. Oczywiście, że wylądujemy. Zobaczymy, co my tu będziemy mieli. Tak może być. Dobra. Wylądujemy i tutaj sobie zakończymy już materiał, bo pewnie już długaśny jest. Ale na razie obejrzyjmy tutaj sobie. Obejrzyjmy. A to co to jest? O kurde. Aha.
Rozumiem. Dobrze, my sobie tutaj pojedziemy w kolejnym materiale do tego miejsca. A teraz się tu z wami żegnam i cóż. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.